4 lata czekaliśmy na ten festiwal. Przed nami koncert galowy. Myślę, że to będzie takie naprawdę pokazanie całej mocy, całego bogactwa tego festiwalu i też kunsztu tych, którzy do nas przyjechali. Przypomnę, ponad 20 zespołów z całego świata, polonijnych, można powiedzieć od Ameryki Południowej, Północnej po Ukrainę. Myślę, że to pokazuje i w jaki sposób ci, którzy tańczą, którzy śpiewają, kultywują te nasze tradycje, przechowują to wielkie dziedzictwo. I oczywiście także go pielęgnują. Bardzo się cieszymy. Kończący się festiwal jest jednocześnie takim momentem, kiedy przygotowujemy się do następnego.